Nazywam się Mariusz Oźmiński, pochodzę z Bydgoszczy. Jestem finalistą konkursu na logo Praw Człowieka. To jest mój projekt. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Państwo chcieli przyjrzeć mu się i gdyby spodobał się Państwu, zagłosowali na niego. Na stronie internetowej konkursu adres strony to humanrightslogo.net. Dziękuję. Chciałbym za pośrednictwem Państwa poprosić, żebyśmy się zaangażowali wszyscy w promowanie tej idei, przede wszystkim dlatego, że ostatni etap konkursu polega na głosowaniu internetowym na 10 prac. Jeżeli będziemy wspierać bydgoszczanina, to na pewno ten sukces będzie bliższy i pewniejszy. Idea, mimo że zawiera w nazwie logo, jeśli wczytać się w założenia i w regulamin konkursu, tak naprawdę chodziło o znalezienie znaku. Ta różnica pomiędzy słowem znak a logo polega na tym, że chodzi o to, żeby on nie został w jakiś kardynalny sposób określony, jak go należy odtwarzać. Chodzi o taki znak, który każdy może narysować i który będzie rozpoznawany, który będzie narysowany pędzlem na ścianie, wykreślony pisakiem, czy znajdzie się w ulotce, ale będzie rozpoznawalny natychmiast i łatwy do wykonania, w związku z tym, że jak sobie zdajecie Państwo sprawę, często tam, gdzie łamane są prawa człowieka, tam życie ludzkie może być zagrożone. W przypadku, gdy dochodzi do jakichś konfliktów, ostatnio mieliśmy przykład i to był jeden z impulsów do uruchomienia tej inicjatywy. Ta wiosna ludów, która odbywała się w tej chwili w krajach arabskich. Trudno było dojść nam, jako widzom, jaki jest temat protestu w momencie, kiedy widzieliśmy protestujących z arabskimi napisami. Ja mówię to w ten sposób, że trudno zgadnąć, czy oni są za tym, żeby kogoś ukamieniować, czy żeby kogoś uwolnić. My tego nie wiemy. W momencie, kiedy pojawia się jakiś uniwersalny znak, który wszyscy rozpoznają, od razu wiadomo, po czyjej stronie są osoby, które się tam znajdują. Ponieważ życie pokazało, że manifestanci szukali takiego znaku i pisali Facebook. Na transparentach, bo to dla nich była wolność, kontakt z innym światem. Ja natrafiłem na niego przypadkiem, wykonując zlecenie dla kancelarii prawnej, z którą współpracuję, a ponieważ hobbystycznie już od dawna zajmuję się grafiką, projektowaniem znaków, symbolami, semiotyka to taki mały konik, wziąłem w nim udział na tyle skutecznie, że jesteśmy w finale. Że jesteśmy w finale.